Agata Kowalska-Schubert, pracuję w Katedrze Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeśli chodzi o sposób, w jaki wymawiamy nazwisko tego jednego z większych malarzy na świecie, to wymawiamy je po polsku, bo w oryginale nazwisko Wincenta brzmi van Gogh, czyli co najmniej dwa dźwięki realizujemy w sposób inny, niż jest to właściwe dla języka oryginału. Wynika to najprawdopodobniej z tego, że albo usłyszeliśmy to nazwisko po raz pierwszy od Francuzów, którzy tak jak my nie posiadają dźwięku głoski ch, która jest zapisywana za pomocą litery G, w związku z tym wymawiają to dokładnie tak jak my, Gog. Albo zobaczyliśmy to nazwisko w wersji pisanej, gdzie było pisane oczywiście przez G. A ponieważ Polacy mają zwyczaj czytać literę G jako dźwięk G, stąd wzięła się niepoprawna forma wymowy tego nazwiska. Z tym, że nazwisko van Gogha jest na tyle znane na całym świecie, bez względu na to, jak je wymówimy, że każdy, kto będzie z nami rozmawiał, jeśli je usłyszy, będzie wiedział, kogo mamy na myśli. Jacek Karpiński, Katedra Filologii Niderlandzkiej. Generalnie jest zdecydowanie więcej nazwisk malarzy, które Polacy wypowiadają w nieco inny sposób. Na przykład mówią Bruegel, a nie ma Bruegla, jest Bruegel. Mówią van Dijk. Nie ma kogoś takiego, są bracia van Dijk. Dzień dobry, nazywa się Saskia Teulings. Ja z Holandia. I van Gogh, tak mówią w Holandii. I van Gogh i Bruegel, jak mówią ludzie w polsku, to brzmi mnie dziwnie.